Co wy na to, żebyśmy wszyscy na chwilę się uspokoili? Może nawet zamknęli oczy, wzięli głęboki wdech i głęboki wydech. Spodziewaliście się tego w intro? Ja nie, ale potrzebowałam tego ewidentnie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was prosto z Paryża, gdzie jestem tymczasowo na kursie francuskiego. Pomyślałam, że skorzystam z tego, że jestem w nowym otoczeniu, mam jakiś ciekawy nowy kadr i akurat za oknem jest słońce, które walczy z chmurami, czyli jest pochmurno, ale przede wszystkim pada. Myślę, że za chwilę to się zmieni, ale to jest idealny moment, żeby nagrać dla Was drugą część mojego Q&A o wszystkim, czyli Ask Me Anything. Zrobiłam okienko na Instagramie i też prosiłam Was o pytania tutaj na YouTubie, o co tylko chcecie, bo chciałabym, żeby ten film był jak najbardziej spontaniczny i żeby te odpowiedzi płynęły jakoś prosto ze mnie. Myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Pierwsza część tego Q&A, bo to miało być, wiecie, jedno małe Q&A. Okazało się, że pytań było dużo, za co bardzo dziękuję. Pierwsza część jest poświęcona Australii i podróżom, do której Was oczywiście odsyłam w opisie, a ta część jest o bardzo wielu różnych kwestiach. Jak wiemy, lubię mówić, więc po prostu przejdziemy do rzeczy. Na pewno słów płynących z mych ust nie zabraknie. Pierwsze pytanie, jakie jest Twoje podejście do medycyny estetycznej? Co sądzisz i czy korzystasz? Gorąco się zrobiło na sam początek. Odpowiem od razu, nie korzystam i nigdy nie korzystałam. Czy nie będę korzystać? Nie wiem. Co sądzę? Za wiele nie sądzę, moi drodzy, bo uważam, że jest to po prostu bardzo indywidualna sprawa. Dla zasady, raczej w swoim życiu jestem zwolenniczką wszelkich form nieinwazyjnego dbania o urodę, jeżeli to jest nasz powód korzystania z medycyny estetycznej, a zazwyczaj tak jest. Natomiast jeśli chodzi o innych ludzi, uważam, że nie mam w tym temacie absolutnie nic do gadania, dlatego że jest to każdego indywidualna sprawa. I jakakolwiek ocena osób, które sięgają po tego typu zabiegi, bo tutaj pytacie o moje podejście, nie ma najmniejszej w ogóle racji bytu, bo wychodzę z założenia, że dopóki nie jesteśmy w skórze drugiego człowieka, nie wiemy, co on przeżywa i jakie są jego motywacje w tym przypadku korzystania z medycyny estetycznej, to nie powinniśmy w ogóle się na ten temat wypowiadać czy do tego ustosunkowywać, chociażby nie porozmawiawszy z taką osobą. Takie ja mam podejście do medycyny estetycznej i do ludzi. Natomiast nie ukrywam też, że mam wiele obaw związanych z ingerowaniem w tkanki naszego ciała, czy to wprowadzaniem na przykład jakichś ciał obcych, po prostu nie do końca jest to zgodne z jakimś moim, nie wiem, czy systemem wartości, ale jakimiś takimi przekonaniami o zdrowiu i o tym, czy to jest dla nas dobre. Ale tak jak mówię, nigdy nie wiemy, co dla danego człowieka jest ważniejsze. Uważam, że bardzo istotna jest edukacja, bo decydowanie się na pewne rzeczy bez świadomości konsekwencji, myślę, że to jest poważny problem. Są dwa problemy według mnie. Pierwszy to są jacyś niekompetentni specjaliści, chociaż nie powinno być niekompetentnych specjalistów, bo to brzmi jak oksymoron, czyli niekompetentne osoby wykonujące zabiegi. To jest pierwsza obawa. A druga, my jako konsumenci nieświadomi tego, co rzeczywiście się z nami dzieje. Gdybyśmy byli w pełni doedukowani, jakie są konsekwencje, jak to wpływa na cały nasz organizm, myślę, że inaczej podejmowalibyśmy te decyzje, ale z tą świadomością myślę, że każdy ma prawo decydować o swoim ciele i o swoim zdrowiu, bo to jest znacznie, znacznie większy temat niż to, że komuś się nie podoba jakaś część ich ciała. Oczywiście są też przypadki, nie wiem, osób po różnych wypadkach czy poważnych schorzeniach, które korzystają z medycyny estetycznej, więc to jest ogromny, ogromny temat. Zrobiłyśmy o tym odcinek z Anetą Hregorowicz-Gorlo z face modelingu, założycielką face modelingu. To jest tak, że wszystko jest dla ludzi, to jest bardziej o tym, dlaczego, czy na pewno to jest z tobą zgodne, czy wiesz, z czym to się łączy, wiąże i czy robi to odpowiednia osoba, ale kończąc ten wywód na start, ja wierzę w to, że moja droga jest bardziej naturalna i właśnie, tak jak powiedziałam, nieinwazyjna, ale to mówię jak mam 27 lat.
co powiem kiedyś, absolutnie nie wiem, więc daję innym i sobie po prostu żyć. Coś o stylu. Jak dobierasz outfity, co sprawia, że kupujesz konkretne ubrania, gdzie je kupujesz, skąd czerpiesz inspirację? Więc tutaj mamy 4 pytania w jednym. Moda jest dla mnie bardzo ważną częścią życia, przynajmniej była od dziecka. Potem powiem Wam, że gdzieś poszła w odstawkę, ale w ostatnim czasie przypomniałam sobie, jak dużo frajdy sprawia mi to, jak się ubieram, jak bawię się ubraniami. Jest to dla mnie bardzo ważna forma ekspresji. I przywiązuję do tego dużą wagę. Czy to znaczy, że poświęcam na to bardzo dużo czasu? Nie. Wydaje mi się, że w kontekście tutaj właśnie dobierania outfitów czy inspiracji przychodzi to do mnie jakoś naturalnie. Na pewno inspiruje mnie ulica, inspirują mnie wyjazdy, ale czasami zdarza mi się, wiecie, szukać inspiracji na, nie wiem, w zakładce Eksploruj na Instagramie, czy szukać inspiracji na Pinterestie, kiedy mam jakąś taką stagnację stylową. Bardzo lubię mieć poczucie, że wybieram swoje ubrania świadomie, dobrze się w nich czuję i mam z tego po prostu fun. A kiedy mam taki moment, że moje ubrania mnie nudzą, czy mam poczucie, że chodzę w kółko w tym samym, albo nie wiem, w co się ubrać, to lubię sobie wtedy tak sztucznie te inspiracje wprowadzić, właśnie realnie wchodząc po prostu na Pinteresta czy na tego Instagrama, żeby sobie czegoś poszukać. I zazwyczaj, jak już coś znajdę, to finalnie odpowiedzi dalsze znajdę w swojej szafie. I myślę, że przez to, że moja szafa jest pełna takich klasycznych jednak rzeczy, to ja, pomimo że ubieram się różnie i pomimo że może się wydawać, że rzeczywiście mój styl sobie ewoluuje i te stylizacje są różne od siebie, to ja operuję na praktycznie tych samych rzeczach, które mam w swojej szafie od lat. Oczywiście to nie jest tak, że nie dokupuję niczego, ale na przykład mam na sobie dzisiaj marynarkę, która jest własnością mojej babci sprzed 1000 lat, tak, moja babcia jest stara, której nie nosiłam przez kilka sezonów, a teraz mam wrażenie, że totalnie chcę ją mieć na sobie często. Mam chustkę, którą dostałam od mojej przyjaciółki w prezencie, niespodziance. Tę bluzkę sobie akurat kupiłam. Mam pasek od mojej babci, też bardzo, bardzo stary. Mam spodnie z lumpa. Te są akurat z zeszłego roku, ale mam dużo rzeczy z lumpeksu i to jest, myślę, nawet ja tego nie planowałam, też w sumie to sama mówi moja biżuteria. Dostałam vintage, babcia, nowe, dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale w większości vintage i w ogóle w większości z Paryża, więc uroczo, że akurat tutaj jestem. To mówi dużo o tym właśnie, jak ja kupuję ubrania, bo moja szafa jest częściowo wspieraniem fajnych, głównie polskich, ale nie tylko, bardziej świadomych, mniejszych marek, rzeczy z drugiej ręki. Tutaj mamy albo rzeczy na przykład kupione po prostu w lumpie, albo rzeczy kupione w jakimś takim fajniejszym vintage shopie, albo rzeczy kupione na Vinted czy jakiejś takiej tego typu platformie, bo niejednokrotnie na przykład, no oczywiście jeżeli idę, temat rzeka moi drodzy, jeżeli idę do takiego vintage shopu, to oczywiście można sobie buszować. Fajnie jest wcześniej sobie poszukać inspiracji i z takim moodboardem w głowie szukać już trochę tym kluczem na przykład, tak? Ale niewątpliwie szukanie w butikach vintage shopach no jest większym wyzwaniem, bo my totalnie nie wiemy, co tam znajdziemy. Ale zdarza się, że mam upatrzoną jakąś konkretną rzecz i zawsze, może nie zawsze, ale staram się sprawdzić, czy nie ma jej czasem dostępnej właśnie z drugiej ręki. Typu kupiłam sobie ostatnio Adidasy i poszukałam ich po prostu na Vinted, akurat były nowe, albo szukałam torebki konkretnej i stwierdziłam, kupię ją z drugiej ręki, bo w ten sposób akurat w przypadku butów one były niedostępne w sprzedaży normalnej, ale w przypadku torebek czy ubrań często szukam ich z drugiej ręki po to, żeby po prostu nie kupować nowych rzeczy, tylko wykorzystać to, że ktoś już tych rzeczy nie chce i wtedy trochę rozgrzeszam swój zakup, nie ma co tutaj się oszukiwać. Stawiam raczej na rzeczy dobrej jakości, na rzeczy, które są inwestycją na lata. Staram się regularnie sprzedawać rzeczy i też się jakoś tak bardzo do nich nie przywiązywać. Oczywiście, jeżeli mam takie ponadczasowe, super piękne, jakościowe rzeczy, czy z jakąś wartością sentymentalną, to tak one zostają ze mną, ale jeżeli mam takie poczucie, że jakieś ubranie nie jest dla mnie aż tak istotne i ewidentnie od kilku sezonów go nie noszę, po prostu się tego pozbywam i to może trochę odbija w ogóle od tego tematu, ale pomyślałam, że to jest ważne. Moja znajoma ma taką zasadę, że za każdym razem, kiedy ma kupić jakąś rzecz, to właśnie pozbywa się jakiejś rzeczy, tak żeby nie gromadzić większej ilości ubrań. To, co jeszcze wydaje mi się być takie unikalne w kontekście kupowania z drugiej ręki, czy właśnie w vintage shopach, to jest to, że
te rzeczy są naprawdę wyjątkowe i wielokrotnie jak pytacie mnie, skąd jest jakaś rzecz, to jest mi przykro, że nie mogę wam powiedzieć, gdzie możecie ją kupić, a jednocześnie cieszy mnie to, że to jest taki unikat, typu właśnie coś zakupione w vintage shopie, jakieś okulary zazwyczaj, tak? Czy jakieś pojedyncze sztuki, pojedyncze znaleziska, które nie mają metki, tak? Także tych historii jest bardzo dużo, ale jeśli chodzi o to, jak dobieram outfity, myślę, że to się dzieje bardzo u mnie intuicyjnie. Mimochodem na pewno się inspiruję i podpatruję jakieś połączenia, jakby no nie wymyśliłam sobie takiego szaliczka na szyi, tylko pewnie gdzieś to zobaczyłam, ale nie mam raczej tak, że oglądam jakąś stylizację i chcę ją jeden do jednego odtworzyć, tylko trochę tak jak z gotowaniem. Pierwsze porównanie do jedzenia. Czytam przepisy, oglądam przepisy i potem gotując jakoś łączę te rzeczy, ale to nie jest zaplanowane. I tak samo w przypadku mody. Oglądam różne stylizacje i potem to jakoś stwarza jedną całość w mojej głowie i na moim ciele, ale nie robię tego zgodnie z przepisem jeden do jednego, tylko to wychodzi po prostu bardzo naturalnie. Ale nie mam żadnych zasad, myślę, że nie kupuję ubrań jakoś regularnie, sezonowo, nie wiem, nie chodzę na wyprzedaże, nie robię regularnych odwiedzin w sklepach, raczej, i nie wiem, czy ja to powiedziałam, bo mam wrażenie, że ten wywód jest dosyć długi, ja często mogę wyglądać tak, że mam na sobie coś nowego, a mi się wydaje, że ja jakoś tak płynnie sobie żongluję tymi ubraniami i tworzę różne stylizacje, tak naprawdę z tych samych rzeczy, z minimalnymi jakimiś tam modyfikacjami, więc to jest moja wypowiedź na temat mody. A teraz chwila dla zmywarki, żeby wyraziła swoją opinię na temat mody. Dobra. Pytanie numer 3. Najfajniejsza dla ciebie dyscyplina sportu? Czy taniec to jest sport? Bo myślę, że jeżeli tak, to moją ukochaną dyscypliną sportu byłby taniec. Ale powiem wam, lubię narty i lubię tenisa, bo wychowałam się uprawiając te sporty. Ale wiecie, co mi sprawia ogromną frajdę? Granie w badmintona. No po prostu uważam, że badminton to jest fan życia. Hit. Pytanie numer 4 jest dla mnie ciekawe, bo pojawiło się 2 razy i to mnie trochę zastanowiło, dlatego je tutaj wrzucam. Jakie polecam ubrania do pilatesu? Ja nie wiedziałam, że jest taka kategoria ubrań do pilatesu. Dla mnie jest po prostu kategoria ubrań do ćwiczeń. I nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Więc albo mam na sobie jakieś bajkery i top sportowy, albo mam leginsy i top sportowy. Czasem mam skarpetki, czasem nie, bo to też zależy od maszyny, na jakiej trenujecie. I tyle. Nic tutaj ciekawego wam nie powiem. Czy mam jakieś swoje ulubione marki ze sportowymi ubraniami? Nie, mam swoje rzeczy, słuchajcie, od lat i każda jest z jakiejś innej firmy, więc no nic tutaj odkrywczego wam nie powiem. Pojawiło się bardzo wiele pytań, to jest jako pytanie 5, na temat pielęgnacji cery, ulubionego balsamu do ciała, ulubionych produktów do make-upu, do włosów i pomyślałam sobie, że chyba najlepiej będzie, jak zrobię o tym osobny film. O, pytaliście mnie o to, jakie polecam naturalne dezodoranty. Otóż pamiętam, że był jeden naturalny dezodorant, który mi się naprawdę sprawdził. To była jakaś niemiecka marka, ale bardzo mam z tym problem. Mam wrażenie, że one na mnie serio słabo działają, więc jak wy macie jakieś polecenia, jakie dodajcie znać. A jeśli chodzi o całą tą kategorię pielęgnacji ciała, włosów, twarzy, make-up i tak dalej, chociaż to może 2 kategorie, dajcie znać, czy macie ochotę na osobne wideo, w którym o tym wszystkim opowiem i w kontekście swoich różnych praktyk, kroków i jakichś tam zasad, muszę się napić, ale również w kontekście konkretnych produktów, chociaż zawsze zastrzegam, że z tym jest trudno, bo w sytuacji, w której ja testuję bardzo dużo rzeczy, bo tak się składa i to jest bardzo miłe, że ja te wiele rzeczy dostaję i przez to wiele rzeczy sprawdzam, to u mnie jest duża rotacja. I dlatego tego jest po prostu dużo i nie mogę powiedzieć, że mam coś, czego używam od lat niezmiennie, bo po prostu dużo rzeczy się pojawia nowych. Lecimy dalej. Jak poradzić sobie z powrotem do produktów odzwierzęcych? Czy jem je z przymusu, czy mam na nie ochotę? Ilość pytań dotyczących
powrotu do produktów odzwierzęcych i niebycia na diecie roślinnej jest naprawdę duża i one się pojawiają bardzo, bardzo regularnie. Ja ponad rok temu, w styczniu 2023, zrobiłam o tym odcinek, już nawet zapamiętałam numer, bo wiele razy o tym do tego odsyłałam. To jest odcinek 246, który się nazywa Spowiedź podcastera i tam opowiadam o tym, dlaczego nie jestem już weganką i myślę, że tam wyczerpuję temat. W największym skrócie było to spowodowane kwestiami zdrowotnymi, i wprowadzenie produktów odzwierzęcych zajęło mi bardzo dużo czasu. To się działo stopniowo, w mojej głowie przede wszystkim stopniowo. Ja na co dzień jem masła i jajka, zdarza mi się też jeść ryby i owoce morza. Natomiast oczywiście zawsze patrzę, żeby to było z jak najlepszego źródła. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne. Ale odpowiadając na to pytanie, na ten moment nie robi mi to, w sensie nie mam z tym żadnego problemu. Robię to z przyjemnością, z przekonaniem i czuję się bardzo dobrze. Natomiast myślę, że rok do dwóch w przypadku niektórych produktów zbierałam się z tym, żeby te produkty wprowadzić i nie dlatego, że nie miałam na nie ochotę, co było to dla mnie moralnie bardzo trudne, bo niejedzenie tych rzeczy stanowiło moją tożsamość. I ja to mówię w tym odcinku solowym, ale nie mówię chyba o tym, że to zajęło rzeczywiście tak dużo czasu. Nie pamiętam, bo to było dawno, kiedy o tym opowiadałam, ale teraz nie jem absolutnie z przymusu, bo moje ciało po prostu woła o te rzeczy i jem z apetytem zdecydowanie. Jak nie fiksować się na zdrowych, coraz to nowych nawykach zdrowotnych i jedzeniowych? Trudne pytanie. Myślę, że odpowiem prosto. Wasze ciało wie najlepiej, nawet wracając do tego, co powiedziałam przed chwilą, i nasze ciało nie lubi coraz to nowych, coraz to dziwniejszych, coraz to bardziej urozmaiconych. Nasze ciało lubi sprawdzone, proste rozwiązania, które oczywiście fluktuują, zmieniają się, bo jesteśmy w różnym momencie życia, w różnym momencie cyklu, bo mamy inny humor, bo jesteśmy w innym klimacie, inną mamy pogodę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na koniec dnia dorzucanie sobie cały czas jakichś nowych nawyków albo zamienianie ich nie jest najlepszą rekomendacją, bo my lubimy stałość. Jeżeli coś się sprawdza, to super, jeżeli się nie sprawdza, to wtedy warto spróbować nowych rzeczy, ale myślę, że przypominanie sobie po prostu o tym, że nasze zdrowie wcale nie będzie nam dziękowało, jeżeli będziemy cały czas je optymalizować czymś nowym i dobiohakowywać, jest czymś takim, co może nas stopować. Według mnie, jeśli chodzi o jedzenie, my już Ameryki nie odkryjemy. Jeśli chodzi o leczenie, może tak, jakby mi się wydaje, że w kontekście medycyny czy wychodzenia z różnych stanów ostrych, jeszcze wiele rzeczy się będzie działo i technologia nam tutaj bardzo pomaga i może wyprowadzi zdrowie naszego społeczeństwa na prostą. Ale jeżeli chodzi o osoby, powiedzmy, zdrowe, wydaje mi się, że to, co mamy wiedzieć, to już wiemy. Moim zdaniem osobistym rozwiązanie nie tkwi dla nas ludzi, właśnie mówię, zdrowych, jeżeli mogę tak powiedzieć, w jakichś różnych proszkach, kapsułkach czy innowacjach i szalonych dietach, tylko w bardzo prostych zasadach, które opracowały przeróżne cywilizacje i to się sprawdziło na przestrzeni wielu, wielu, wielu pokoleń, jak nie będzie tysiącleci. Tutaj piję do wschodu, czyli do ajurwedy czy medycyny chińskiej i ja po prostu tymi zasadami się kieruję. Dbanie o to, żeby nasze jedzenie było zbilansowane, żeby było dla nas zdrowe. A co to znaczy? To znaczy odżywcze, takie, które się dobrze trawi, takie, które jest sezonowe, lokalne, świeże, oparte w największym stopniu na warzywach i roślinach z elementami tych produktów odzwierzęcych, które są, pochodzą z dobrego źródła, są właśnie zgodne po pierwsze z tym, na co mamy ochotę, z tym, co jest dostępne w danym sezonie, w danej szerokości geograficznej. To jest tak mega w pigułce, to co ja sądzę o tym, co powinno nami kierować jedząc i o tym wszystkim mówię z przykładami i z moimi patentami w moim e-booku Foodbooku 2.0, więc jeżeli o nim nie słyszeliście, to nie wiem, bo mówię o nim w kółko, to zajrzyjcie, bo dla mnie to jest fundament i to jest baza i to nie jest coś, co jest tym, wiecie, moim e-bookiem na podstawie najnowszych doniesień naukowych. To jest e-book, który jest wnioskiem z obserwowania ludzi i specjalistów, którzy siedzą w tym temacie od lat i wspólnie doszli do wniosku, że te zasady tak naprawdę są proste. Czy to znaczy, że te zasady są jednakowe dla wszystkich? Nie. Każdy z nas musi sobie ten własny system stworzyć, ale to, jak do tego dojść, jest składa się z kilku prostych kroków i zasad. Dlatego ja na takie nowinki jestem
jestem raczej odporna, ja nadal się tym jaram, ja to bardzo lubię i mnie nowości jedzeniowe, zdrowotne kręcą, ale dlatego, że to jest moja zajawka, myślę sobie, że o, może coś będzie mi smakowało, może po czymś będę się fajniej czuła, ale wiem, że te fundamenty są proste i one stanowią o naszym zdrowiu. To są tylko jakieś takie bariery, więc myślę, że w ten sposób mi się udaje nie dać zwariować. Mam nadzieję, że to było pomocne. Zgasł mi mój tutaj, moja ściąga mi zgasła. Co dała Ci TCM z perspektywy czasu? TCM, Traditional Chinese Medicine, tradycyjna medycyna chińska. Z perspektywy czasu dała mi bardzo, bardzo wiele. Najpierw edukacja poprzez nagrywanie podcastów o medycynie chińskiej, potem branie udziału w detoksach medycyny chińskiej. Polecam Wam i podcasty o tym, i mojego vloga sprzed kilku tygodni, właśnie o dniu na detoksie medycyny chińskiej. Więc dała mi tak naprawdę właśnie fundamenty tej wiedzy, o której przed chwilą powiedziałam odnośnie odżywiania. Dała mi sposób na to, jak gotować i odżywiać się na co dzień i to też zainspirowało mojego foodbooka. Dała mi ten niesamowity czas detoksów i myślę, że dała mi zdrowie i szczęście. Do tego dołożymy jeszcze akupresurę, akupunkturę i całą masę, nie wiem, zioła. To jest tak niesamowita skarbnica wiedzy, więc mogę powiedzieć, że dała mi mój fundament zdrowia oj, bardzo, bardzo dużym stopniu. Mocny temat. Co powiedziałabyś Karo z przeszłości? Wiecie, co bym powiedziała Karo z przeszłości? Że cokolwiek wydaje ci się, że jest takie ważne, poważne i jest to jakaś sprawa życia i śmierci, to jest nieprawda. To jest nieistotne. Te wszystkie rzeczy są tylko częścią gry w życie. Jeżeli pójdziesz w prawo, a nie w lewo, nic się nie stanie. Jeżeli to się nie uda, nic się nie stanie. Cokolwiek się dzieje, co może wydawać się absolutnie niepożądane i nie tak, jak sobie zaplanowałaś, to i tak prowadzi cię w dobrą stronę. Po prostu zaufaj, nic ci nie grozi. Dużo tych rzeczy. Ale tak, myślę, że takie poczucie, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być i chodzisz sobie po tym świecie dokładnie tą drogą, którą masz iść i żadna tragedia się nie wydarzy, jak czegoś nie dowieziesz, jak coś się niby nie uda. Zdjęcie z siebie po prostu takiej ogromnej życiowej presji, żeby robić wszystko najlepiej na świecie i przywiązywać wagę do rzeczy wszelakich, jakby świat się kończył, to myślę, że dałoby mi bardzo dużo, bardzo dużą ulgę, kiedy byłam młodsza. No widzicie, nie planowałam odpowiedzi, aż się zestresowałam, jak dostałam to pytanie, bo to jest trudne, ale to jest tekst, który ja mówię sobie teraz bardzo często. Kiedy coś mnie przytłacza, kiedy coś mnie stresuje, myślę sobie, Karo, to nie ma żadnego znaczenia. Realnie, to nie ma żadnego znaczenia. I to jest ta pierwsza rzecz. A druga, cokolwiek się wydarzy, to się wydarzy dokładnie tak, jak ma się wydarzyć i będzie to dla ciebie dobre. Jak mieszkać w mieście i nie zwariować? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Nie wiem. Spędzać dużo czasu w naturze, myślę. Uciekać od tego miasta może regularnie. Znajdować sobie miejsca, które są ciche i spokojne. Zielone właśnie. Chodzić na spacery. I przede wszystkim korzystać z tego, że w nim jesteśmy. Jeżeli nie lubicie mieszkać w mieście, to zastanówcie się, czy musicie mieszkać w mieście i czy musicie mieszkać na przykład w takim mieście, czy w takim dużym mieście. A jeżeli lubicie mieszkać w mieście, to po prostu skupiajcie się na tym, co w tym mieście lubicie, a jeżeli są jakieś rzeczy, które Wam przeszkadzają, to dawajcie sobie przestrzeń na to, żeby sobie to jakoś rekompensować i znajdować jakieś miłe odskocznie. Ale mi się wydaje, że jeżeli z wyboru jesteśmy w jakimś miejscu, to fajnie skupiać się na tym, ile dobrego może dać nam miasto, jeśli chodzi o cokolwiek lubicie, tak? W moim przypadku to będą, nie wiem, wystawy, kawiarnie, restauracje, czy nie wiem, studio pilatesu i ja bym się po prostu na tym skupiła. A jeżeli naprawdę wariujesz w mieście, zastanów się, czy musisz z nim spędzać tyle czasu. Pewnie tak, na przykład z uwagi na pracę, ale może można przenieść się w jakąś bardziej cichą okolicę, albo może można inaczej spędzać czas wolny. Taka myśl ode mnie. Gdybyś miała wybrać dla siebie kierunek studiów, co byś wybrała? Gdyby nie były to języki obce, bo ja studiowałam Spanish and German with Marketing w Szkocji, więc studiowałam języki obce w szkole biznesowej.
Moją alternatywą, słuchajcie, wtedy było kierownictwo produkcji w szkole filmowej i myślę, że to mogłoby być coś związanego z filmem. Gdybym miała pójść sobie na studia, na pewno poszłabym na studia dla fanu, dla zajawki, nie z jakimś celem zawodowym. Tak też poszłam na swoje studia językowe, ale nie mogę odpowiedzieć, że studia językowe, więc może to byłoby kierownictwo produkcji, chociaż teraz ze świadomością, jakie są obowiązki producenta, myślę, że to nie byłoby kierownictwo produkcji, ale może poszłabym do jakiejś szkoły muzykalowej, może poszłabym do jakiejś szkoły teatralnej, może poszłabym na kierunek pisarski, bo u nas jest taki kierunek kreatywne pisanie, albo poszłabym na filmoznawstwo, tak. Ale tak naprawdę to poszłabym na jakiś inny język, poszłabym na arabistykę. Serio. Jak nauczyłaś się języka angielskiego? Słuchajcie, zaczęłam się uczyć angielskiego, to jest bardzo long, long, long story, postaram się short. Zaczęłam się uczyć angielskiego w wieku 5 lat w przedszkolu, od pierwszej klasy podstawówki chodziłam na zajęcia dodatkowe. Od czwartej cisnęłam już mocno na tych zajęciach dodatkowych i wtedy chyba zdawałam firsta. W gimnazjum, a może coś pomyliłam. W gimnazjum chodziłam do dwujęzycznego gimnazjum, gdzie dużo przedmiotów było po angielsku, mieliśmy mnóstwo zajęć po angielsku, ale ja już w podstawówce postanowiłam, że wyjadę za granicę na studia i będę w ogóle człowiekiem zagranicznym i zawsze marzyłam, żeby mówić po angielsku jak native i ja uczyłam się bardzo, bardzo dużo. To była moja obsesja, to był mój konik, ja kocham uczyć się angielskiego, więc nie jest tutaj, na pewno mam też predyspozycje językowe od zawsze, więc to mi na pewno też ułatwiło, też mam taką łatwość w wymowie w różnych językach, co też jest motywujące, ale ja po prostu zakuwałam, więc nie ma tutaj żadnej sekretnej receptury, zakuwałam angielski, oglądałam YouTube'a od gimnazjum po angielsku, czytałam książki od gimnazjum po angielsku, otaczałam się tym językiem, do tej pory się nim otaczam cały czas. W liceum dalej też chodziłam na zajęcia dodatkowe do kolejnego certyfikatu, finalnie studiowałam w Szkocji i ten język towarzyszy mi każdego dnia, bo wszystkie treści, których ja słucham, które konsumuję, o czym pewnie zaraz będę też mówić, są po prostu po angielsku. I tak, zawsze myślałam sobie, że moim największym marzeniem jest, żeby ktoś właśnie powiedział, że jestem native'em. Zdarzało się to, to jest urocze, chociaż absolutnie nie jest taka moja intencja, teraz już mi na tym zupełnie nie zależy. Jak sobie radzisz z natłokiem myśli i obowiązków w codziennym życiu? No myślę, że słuchajcie, mam taki dosyć dobry system, sprawdzam mikrofon, radzenia sobie. Często się czuję przytłoczona, często mam natłok myśli. Moim najprostszym rozwiązaniem jest po prostu chwila spokoju, chwila ciszy. Idę pomedytować, puszczam sobie kadzidło, albo nawet nie, po prostu sobie siadam. Dosłownie kilka minut medytacji, coś cudownego. Ćwiczenia oddechowe, wyciszające. Mówiłam ostatnio o takim oddechu 3-6-9, czyli 3, wdech na 3, zatrzymanie w górze na 6 i wydech na 9. Bardzo fajne, wyciszające. Uprawianie sportu działa cudownie, ale przede wszystkim zadbanie o podstawy. Czasami tak jest, że wydaje nam się, że dzieją się bardzo złe rzeczy i jesteśmy w fatalnym stanie, a okazuje się, że nie wiem, źle jemy, nie wyspaliśmy się. To są takie najbardziej podstawowe rzeczy. Albo właśnie za mało mamy tego ruchu, za mało mamy tego dawania upustu jakimś naszym emocjom i przeżyciom, więc dla mnie ostatnio sport jest też takim dużym sposobem na wyżycie się. I znowu przypomnienie sobie, że cokolwiek wydaje ci się teraz takie istotne, to nie jest aż takie ważne. Jest taki mem, to może bardziej dopełni tą moją wypowiedź poprzednią, że są dwa zdjęcia ziemi i jest napisane świat przed tym, jak popełniłeś błąd i świat po tym, jak popełniłeś błąd, bo to realnie nie ma aż takiego znaczenia. Wydaje mi się, że my jako ludzie, to nie chodzi o to, że jesteśmy nieistotni. Możemy być jednocześnie bardzo istotni i bardzo nieistotni. Tak, możemy być dla kogoś najważniejszymi osobami w świecie, ale jednocześnie naprawdę świat się nie wali, kiedy coś nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I ta myśl bardzo mi pomaga. Też nawet jak się stresuję nagraniami, to myślę sobie, Karo, to nie ma takiego znaczenia. Dużo osób pytało o moją historię zawodową, o to, jak to jest, że robię to, co robię, co dokładnie robię i tak dalej, i tak dalej.
I pomyślałam sobie, że dla osób, które mnie znają od dłuższego czasu, to jest oczywiste, ale jest też wiele osób, które dołączyły na przestrzeni ostatnich, nie wiem, miesięcy, tygodni, więc może macie ochotę na takiego live'a zapoznawczego, gdzie będę odpowiadała na pytania właśnie o swoją historię, żeby zapełnić te dziury w informacjach. Jeśli tak, dajcie koniecznie znać w komentarzu, ja z przyjemnością coś takiego zrobię, ale generalnie moją pracą jest działalność szeroko pojęta internetowa i prowadzę własną działalność, własną firmę. Zaczęłam wrzucać treści na YouTube'a w 2013 roku regularnie. Tak? Regularnie w 2013? Muszę się zastanowić. Tak, w 2013 i od tego wszystko się zaczęło, od tego tworzenia nieustannie na różnych platformach różne rzeczy, w różnych przedziałach czasowych, ale tak to wyglądało i z przyjemnością opowiem więcej o tych korzeniach. Ile średnio pracujesz w ciągu dnia? Odpowiedź brzmi, nie mam zielonego pojęcia, nie mam absolutnie usystematyzowanego czasu pracy, ani nawet u siebie, wiecie, w swojej głowie nie mam zaredykowane, że od tej do tej siadam. Bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo się przemieszczam i nauczyłam się nie korzystać z takiego grafiku, bo to u mnie po prostu nie działa. Ja odpuściłam planowanie i kontrolowanie, co było w ogóle przełomem życiowym. I po prostu każdy dzień wygląda inaczej. Inaczej wygląda, kiedy mam jakieś spotkanie, inaczej wygląda, kiedy mam jakieś nagrania, inaczej wygląda, kiedy muszę coś nagrać sama, inaczej wygląda, kiedy mam coś zmontować, inaczej wygląda, kiedy jestem w podróży, inaczej wygląda, kiedy świeci słońce, dosłownie. Także przez to, że moja praca jest dla mnie bardzo ważna, w sensie to, co robię, moja praca jest mną, jest moim nazwiskiem i imieniem, mam poczucie, że ja w tej pracy jestem cały dzień i zawsze z tyłu głowy o tym myślę, bo kiedy myślę o sobie, o swoim rozwoju, to myślę o swoim rozwoju też zawodowym, bo to jest nieodzowna część mojego życia i to jest piękne i też trudne zarazem, więc w tej pracy myślę, jestem cały czas. To, kim jestem jako osoba, co mnie interesuje jako człowieka, bezpośrednio kieruję moją pracą, dlatego to jest non-stop w mojej głowie. Czy to oznacza, że pracuję 24 na dobę? Może. Czy to oznacza, że nie pracuję prawie wcale? Też może. Kto wie, nie mnie to oceniać, ale absolutnie nie wiem, ile pracuję i tego zupełnie nie potrafię określić. Które kanały na YouTubie oglądasz? Słuchajcie, ja kocham YouTube'a, oglądam YouTube'a od 100 tysięcy lat i praktycznie od początku oglądam podobne osoby. Teraz jakbym miała powiedzieć, kogo ja oglądam na YouTubie, oglądam, może oczywiście zanik, totalny zanik, jak jacyś tacy, wiecie, różne osoby, które są ze mną od lat, po prostu czuję, jakby były moimi ziomkami, nie wiem, Klaudia Sulewski, czy Estee Lalonde, albo Lauren Elizabeth, tylko na przykład, nie wiem, którzy z tych ludzi, że dorodzą dzieci, to już jest dla mnie mniej jakieś takie adekwatne, Jani Deller, Boże, czuję, że zapomnę o kimś ważnym, natomiast lubię kanały Voga, jakieś wszelkiego rodzaju takie wywiady tam z gwiazdami, czy jakieś takie fajne, krótkie klipy, czy nie wiem, czy to jest Harper's Bazaar, czy to jest jakieś takie modowe właśnie kanały, gdzie różne znane osoby na przykład komentują swoje jakieś ikoniczne stylizacje z czerwonych dywanów, albo szykują się na jakieś wielkie wyjścia. Bardzo lubię takie rzeczy, bo pokazują swoje domy, to są moje ukochane rzeczy na YouTubie, to są domy gwiazd, także Architectural Digest, to jest mój ukochany kanał, więc tak, to by było moje numer jeden, ale też wszelkiego rodzaju kanały kulinarne. Bardzo lubię Gaz Oakley, bardzo lubiłam też wcześniej taką dziewczynę Edgy Veg, nie wiem, ale tak, lubię podpatrywać From My Bowl, też jest taka dziewczyna, Pick Up Limes, też jest taka dziewczyna. Zdecydowanie lubię oglądać gotowanie wnętrza, trochę gwiazd / mody i trochę tych moich youtuberów sprzed lat, ale też dużo ludzi nagrywa, wiecie, w kratkę, więc ja trochę teraz... Olivia Jade. Moja nowa miłość, nie oglądam od lat, ale moja nowa miłość Olivia Jade, także bardzo dużo różnych rzeczy, ale dużo też takich po prostu zwykłych vlogasów. Mój ostatni ulubiony serial, jaki widziałam, to był Jeden Dzień, o którym mówiłam w Inspiracjach Więcej, bo mogłabym o tym mówić 3 godziny. Obejrzałam go, ponieważ ta książka i ten film stanowi bardzo ważną część mojego życia.
Wcześniej nie pamiętam, co oglądałam. Pytaliście o ostatni ulubiony serial, ale oglądałam też cały sezon Love is Blind 6, ponieważ to jest mój ukochany program. Pozdrawiam. Jakich podcastów słuchasz? Z podcasty, których słucham najczęściej, to On Purpose with Jay Shetty, Almost 30, The Skinny Confidential, Human Design Podcast and to chyba tyle. Tak mi się wydaje. To są takie moje The Balanced Blonde. To są moje ulubione. Co oznacza w Twoim życiu przyjaźń? Czy masz kogoś takiego jak najlepsza przyjaciółka? Temat relacji, temat przyjaźni jest bardzo ważnym wątkiem mojego życia. Bardzo, bardzo ważnym. Nawet nie wiem, czy nie jednym z najważniejszych. Nie wiem, co oznacza dla mnie przyjaźń. To się zmienia. Bardzo się układam w ogóle z tym etykietowaniem ludzi i chyba nie chcę zastanawiać się nad tym, czy ktoś jest moim kolegą, koleżanką, znajomym, przyjacielem. To jest trudne. Ale na pewno relacje bliskie z ludźmi są dla mnie bardzo ważne. Wydaje mi się, że przyjaciel to jest ktoś, przy kim czujesz się sobą, przy kim czujesz się ważny, dostrzeżony, przy którym lubisz siebie, przy którym lubisz tą osobę, którą jesteś. To jest osoba, której oczywiście możesz ufać, to jest ta osoba, przed którą się nie wstydzisz być w pełni sobą. I ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy mam kogoś takiego jak najlepsza przyjaciółka, bo zawsze mi się wydawało, że trzeba mieć najlepszą przyjaciółkę i miewałam najlepsze przyjaciółki i wydaje mi się, że nie mam. Nie mam takiej filmowej najlepszej przyjaciółki, z którą siadamy wieczorem i malujemy sobie paznokcie, ale mam kilka osób w moim życiu, które są mi strasznie, strasznie bliskie i każda z nich gra minimalnie inną rolę i są to moje najbliższe przyjaciółki, przyjaciele w zasadzie. Tak, to jest kilka takich osób, ale nie jedna niczym druga połówka. Jak jest z Twoją wiarą w ezoterykę, horoskopy i tak dalej? Słuchajcie, jeżeli jesteście słuchaczami podcastu, to myślę, że wiecie, jak jest z moją wiarą, bo ilość podcastów o human design i o szeroko pojętej duchowości czy astrologii jest dosyć spora, więc ja uwielbiam tematy ezo. Horoskopy to jest mocne uproszczenie, bo horoskop jest jakimś małym w ogóle skrawkiem astrologii, ale absolutnie tematy ezo są mi bliskie, są dla mnie ważne, uważam się za osobę duchową, nie religijną, ale duchową i absolutnie wierzę w te klimaty. Polecam Wam też rozmowę na dwa głosy z Asią Łożyńską. Z Asią Łożyńską wszystkie 11 podcastów polecam. Serio, 11 podcastów z Asią. Śmiałyśmy się, że podcasty z nią stanowią 3% mojego podcastu. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Ostatnio właśnie rozmawiamy o naszym podejściu do magii, więc polecam. Tam jest tak na bieżąco mój jakiś pogląd na to wyrażony. I ostatnie pytanie. Największa zmiana w Tobie w ostatnich 5 latach? Myślę, że ostatnie 5 lat było najbardziej przełomowymi w moim życiu. Na pewno ostatnie 6 lat, powiedziałabym. To był bardzo, bardzo przełomowy czas i myślę, że największą zmianą we mnie było odpuszczenie kontroli. Odpuszczenie życia przyszłością, odpuszczenie planowania, nauka po prostu wyluzowania i bycia w tu i teraz. To jest największa zmiana na świecie, ale myślę, że ja całkowicie przetransformowałam to, kim jestem i byłoby to nie fair, gdybym przedstawiła tylko tę jedną rzecz, bo ich jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Ale myślę, że wiecie, co Wam powiem? Myślę, że moją największą zmianą tak naprawdę było polubienie siebie. Polubienie siebie za to, kim jestem, kiedy wstaję rano i patrzę sobie w lustro. Jak to powiedziała Asia właśnie do mnie, jesteś wartościowa dlatego, że oddychasz. Polubienie siebie za całokształt, niezależnie od tego, co robię, co osiągam, kto jest w moim życiu, jak wyglądam, co mówię, po prostu. I uważam, że jest to moje największe osiągnięcie. To ten powrót do siebie, rzeczywiście bycie swoją najlepszą przyjaciółką. Odpowiadając na tamto pytanie, wydaje mi się, że jestem swoją najlepszą przyjaciółką. A wielokrotnie wchodziłam w relacje, szukając
takiego potwierdzenia wśród ludzi, że jestem fajna, że da się mnie lubić. A ja zrozumiałam, że ja to wiem, ja to czuję i ja sobie to daję. Wow. Kto by się spodziewał takiego końca? Kochani, bardzo Wam dziękuję za zapytania. Dajcie znać, co myślicie o filmie zapoznawczym, o zapoznawczym live'ie, co myślicie o filmie o wszelakich tematach urodowych. Jeżeli macie więcej pytań, dajcie znać, postaram się na niektóre odpowiedzieć, a może z niektórych zrobię osobny film. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień.